Witam, zapraszam, Fleszyk przed wami. Ten tydzień zapowiada się obficie, jeśli chodzi o zapowiedzi. 6 marca swoją prezentację ma Paradox Interactive, 7 Playdate, zaś 9 Level 5, Nakon oraz Capcom. Potwierdzono polskiego Robocopa, nowego profesora Laytona czy grę z Golumem. Spekuluje się o Cities Skylines 2. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi powraca. Bandai Namco potwierdziło, że pracuje nad kolejną częścią kultowej bijatyki. Poprzednia odsłona ukazała się w roku 2007, więc po 16 latach znów wrócimy do arenowego fightera z trzeciej osoby. Wciąż brak oficjalnych informacji co do daty czy platform. Uwaga, dziś premiera ROG Strix Scar 18, laptopa gamingowego wyposażonego w kartę graficzną Nvidia RTX 4090, 32 GB RAM DDR5, 2 TB na SSD, 18-calowy ekran z Dolby Vision, a całość chłodzona jest przez ciekły metal i ciche wiatraki. Innymi słowy, potężna maszyna z mocnymi podzespołami i cichą pracą. Po 6 latach czekania do sieci trafiło demo Titanic Honor and Glory, pozwalające na pozwiedzanie większej części tytułowego statku. 40 giga do pobrania to efekt nie tylko przesiadki na Unreal Engine 5, ale i skali samego Titanica, którego twórcy chcą odtworzyć jak najwierniej. Warto rzucić okiem zdecydowanie. Dziś debiutuje dodatek do platformówki Dead Cells o nazwie Return to Castlevania. W wersjach na wszystko poza urządzeniami mobilnymi to w przyszłości. DLC oferuje spory wątek fabularny związany z Castlevanią, 2 nowe biomy, 3 bossów i aż 14 broni. Jest też sekretny poziom, więc jest czego szukać. Jeżeli lubicie wykopywanie niepowstałych gier, to zapewne ucieszy was fakt, iż fani wygrzebali nieznany dotychczas teaser Dooma 4. Materiał pochodzi z 2012 roku i prezentuje diametralnie inne podejście do produkcji niż to, jakie poznaliśmy w wersji wydanej. Choć kilka elementów się pokrywa, no i mroku nie brakuje. Counter-Strike jest już wiekową produkcją, to może się jednak zmienić, jak twierdzi informator i renomowany dziennikarz Richard Lewis. Według niego dwójka jest już za rogiem, a według jego źródeł beta na silniku Source 2 może pojawić się jeszcze w marcu. Nowa wersja ma być lepiej zoptymalizowana i o wiele ładniejsza. No i wszystko z listy przedstawione. Trzymajcie się, cześć!